Ewangelia według Jana, rozdział 16. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Przyjdzie też czas, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że służy Bogu. To wam uczynią, bo nie poznali Ojca ani mnie. Powiedziałem to wam, abyście, gdy przyjdzie ich czas, wspomnieli, że to ja wam powiedziałem. Tego wam z początku nie mówiłem, bo byłem z wami. Teraz jednak idę do tego, który mnie posłał. Nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Dlatego, że wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serce. Mówię wam prawdę, pożytecznie jest dla was, abym ja odszedł. Jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Jeśli odejdę, poślę go do was. Gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, dlatego że mi nie uwierzyli. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca mojego i już mnie więcej nie ujrzycie. O sądzie, bo władca tego świata jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz tego nie możecie znieść. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, poprowadzi was w całej prawdzie. Nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. On będzie mnie wielbić, gdyż z tego, co moje, odbierze i wam obwieści. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, z mojego odbierze i wam obwieści. Jeszcze chwila, a nie ujrzycie mnie. Ponownie chwila, a ujrzycie mnie, bo ja idę do Ojca. Mówili więc między sobą niektórzy z jego uczniów. Co to znaczy, o czym nam mówi? Mała chwila, a nie ujrzycie mnie. I znów mała chwila, a ujrzycie mnie. Oraz, bo ja idę do Ojca. Wtedy powiedzieli, co to znaczy mała chwila? O czym mówi? Nie rozumiemy tego, o czym mówi. Jezus więc poznał, że go chcieli zapytać i powiedział im, pytacie się wzajemnie o to, co powiedziałem, mała chwila, a nie ujrzycie mnie i znów mała chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, będziecie płakać i narzekać, a świat będzie się weselił. Smutni będziecie, ale smutek wasz obróci się w radość. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy urodzi dziecko, już nie pamięta trudu ze względu na radość, że człowiek narodził się na świat. Teraz się smucicie, ale ponownie ujrzę was, a wtedy będzie się radowało wasze serce i nikt nie odbierze wam waszej radości. W tamtym dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, obdarzy was w moim imieniu. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w podobieństwach. Nadchodzi godzina, gdy już więcej nie będę mówił wam przez podobieństwa, lecz wyraźnie powiem wam o Ojcu moim. W tym dniu będziecie prosić w moim imieniu, a ja nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Sam Ojciec miłuje was, dlatego że wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Ponownie opuszczam świat i idę do Ojca. Jego uczniowie powiedzieli mu, oto teraz wyraźnie mówisz i nie wypowiadasz żadnego podobieństwa. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga.
Jezus odpowiedział im: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina i nawet już przyszła, że rozproszycie się każdy do swojego, a mnie samego zostawicie. Nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.